W ciągu roku mamy kilkadziesiąt wycieczek, podczas których opowiadamy o naszej pracy. Są to grupy przedszkolne i szkolne. Dziś do studia przyszli uczniowie klasy 4G ze szkoły podstawowej nr 12 wraz ze swoją wychowawczynią, nauczycielką języka polskiego Janiną Dmowską. To wyjątkowa klasa w 12. Żeby się do niej dostać, trzeba było zdawać egzamin, a o poziomie wiedzy uczniów świadczy, że już wkrótce, podczas zakończenia roku szkolnego, w ręce 22 trafią świadectwa z wyróżnieniem. Zajęcia w naszym studiu odbywały się w ramach programu poznawania różnych zawodów, w tym dziennikarza oraz wychowania do wartości. To dla nas zaszczyt, że Telewizja Leszno została wybrana na miejsce, w którym można o wartościach rozmawiać. Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących pracy dziennikarza, którego odpowiedzialność za słowo musi być bardzo duża. Tradycją jest, że w ramach zajęć w studio odwiedzająca nas młodzież bierze udział w nagraniu programu. Tak było i tym razem, a że działo to się w dzień meczu Polska-Senegal, temat mógł być tylko jeden – piłka nożna. Serdecznie witamy w naszym programie mundialowym Paweł Barczaka i Olgę Jaroszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj mówili o mistrzostwach świata w piłce nożnej. Na razie Polacy będą grali z Senegalem. Jaki wynik obstawiacie, czy proponujecie? 2-1 do Polski. Ja tak samo. A będziecie oglądać kolejne mecze? Oczywiście. Czyli jesteście na bieżąco z mistrzostwami. Tak. Jak żeby nie inaczej. Witam Was w naszym programie o mundialu. Dzisiaj są ze mną moi goście. Mikołaj Osak, dzień dobry. Oraz Monika Skorupińska. Jak obstawiacie wynik meczu z Polska-Senegal? Obstawiam, że będzie 2-1 dla Polaków, a gole strzelą drużynie Polaków Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński. A po stronie Senegalu Sadio Mane. Ja uważam również tak samo. Nasi goście byli pełni optymizmu co do wyniku dzisiejszego spotkania. Kto wygra mecz? Polska! No Antek mnie popchnął!